Na podróż wziąłem z sobą paszport. To mój paszport. Polski paszport. Wystawił mi go wojewoda wielkopolski. Ten paszport to rodzaj przepustki. Dzięki niemu przepuszczą mnie przez granicę do innego kraju. I wpuszczą, gdy będę wracał z powrotem. W tym paszporcie znajduje się pieczęć paszportowa, która dowodzi, że ten paszport nie jest podrobiony, bo zdarzają się podróbki. Znajduje się w nim też moje zdjęcie i mój podpis, żeby osoba, której będę musiał okazać go na granicy, miała pewność, kim ja jestem i że to jest rzeczywiście mój paszport, bo na słowo inni ludzie często nie chcą nam wierzyć. Ten paszport potwierdza, że jestem obywatelem i współwłaścicielem Polski. Na jak długo? Na całe życie. Nie wiem, ile będzie ono trwało na tej ziemi, ale wiem, że na pewno się skończy. Czy to smutne? Nie. Cieszę się, że jestem współwłaścicielem Polski, dbam o interesy mojego kraju, ale z radością zostawię go innym, młodszym, takim jak ty. Bo ja mam jeszcze jeden paszport. Jest on na tyle technologicznie zaawansowany, że jest niewidoczny. To paszport Królestwa Bożego. Wystawił mi go Król, Jezus Chrystus. I ten paszport spoczywa w jego pamięci, tak jak pieniądze wielu ludzi istnieją tylko w pamięci jakiegoś bankowego komputera. W tym paszporcie niepotrzebna jest pieczęć, bo Król zapieczętował mnie samego swoim Duchem Świętym. Ten paszport potwierdza, że jestem obywatelem i współwłaścicielem Królestwa Bożego. Mam zatem podwójne obywatelstwo. Reprezentuję interesy mojego królestwa. Dbam o nie. A jak długo będzie ono moje? Zawsze. Czy to radosne? No pewnie. Mam coś, czego nigdy nie stracę. Zaciekawiło cię to? Jeśli tak, to nie dziwię się, bo to bardzo ciekawa sprawa. Teraz muszę już kończyć, ale na najbliższym niedzielnym spotkaniu będziemy o tym mówić. Poślij swoich rodziców, niech przyjdą, uważnie posłuchają, by potem mogli ci wszystko wyjaśnić. Albo mam jeszcze jeden pomysł, może nawet lepszy. Weź rodziców z sobą i spotkajmy się w K5N.